uchwały w sprawie Grzegorza Przemyka, to coś ten niezbędnik lewicy słabo się wam przydał. Słabe wydawnictwo. Nie, tutaj chyba pośpiech z każdej ze stron, brak konsultacji. W takich sprawach warto konsultować się i przyjmować takie uchwały przez aklamację, a nie przez jakiekolwiek głosowanie. Komisja Kultury była o godzinie 11, o 12 już było posiedzenie Sejmu. Zabrakło chyba czasu do konsultacji. Tadeusz Iwiński, który jest profesorem, znawcą również tego tematu, no bardzo skrupulatnie przeanalizował cały projekt uchwały. Zwrócił uwagę na jedno zdanie, które jego zdaniem było kontrowersyjne. No, do końca też nie było to skonsultowane z przewodniczącym Leszkiem Millerem. Leszka Millera nie było na posiedzeniu klubu, nie było go z uwagi na spotkanie w OPZZ-cie dotyczące walki o pracę. I to wszystko chyba z pośpiechu się wzięło, ale mam nadzieję, że... Lewico, nic się nie stało. Zostanie przez aklamację przyjęta uchwała. No to super, że się nic nie stało. Wiem, że pan się pali, że jeśli mamy rozmawiać o personaliach, to pan woli rozmawiać dzisiaj nie o Iwińskim, a o Ryszardzie Kaliszu. Gdyż będziecie robić Kęsim Ryszardowi Kaliszowi? Czy wniosek w sprawie zmian w Komisji Sprawiedliwości został złożony przeze mnie kilka dni temu. Żeby zabrać Ryszardowi Kaliszowi przewodniczenie tejże komisji. Ryszard Kalisz był w naszej rodzinie Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez ostatnie kilka lat, no cóż, zdradził tą rodzinę i musi liczyć się z konsekwencjami. Z podziałem majątku. Musi się liczyć z konsekwencjami. Każdy klub ma taką zaszczytną funkcję, w zależności oczywiście od wielkości przewodniczącego komisji. My mieliśmy jednego przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości. Wtedy klub zdecydował jednomyślnie, że to Ryszard Kalisz powinien pełnić tą funkcję, ale dzisiaj kiedy rozmawialiśmy, no to jednomyślnie zdecydował klub, że naszym przedstawicielem w tej komisji, na tej ważnej funkcji powinna być wieloletnia posłanka Stanisława Przątka. Osoba, która świetnie jest merytorycznie przygotowana. Pewnie ona ma prawnicze wykształcenie, z tego co pamiętam, ona była dyrektorem banku w Garwolinie. Ma prawnicze, ma również zdany egzamin sędziowski, więc jest to osoba świetnie przygotowana. Zresztą była już w prezydium tej komisji w poprzedniej kadencji, więc nie po raz pierwszy w tej komisji. Na pewno nie będzie fajerwerków, ale będzie merytorycznie, to za to mogę liczyć. Ja rozumiem, że jest ten klucz podziału partyjnego, który jest bardzo ważny, bo jakoś tam honoruje szczególnie opozycję. Ale mamy sytuację precedensową z inną postacią w Sejmie, z wicemarszałek Wandą Nowicką. To klub Palikota nie ma swojego wicemarszałka jako jedyny klub. Większy od was, większy od PSL-u. To no, może zagłosujecie tak, za odwołanie pani Nowickiej. Tak zdecydował Sejm. I to są kompetencje Sejmu, nie jednego czy dwóch klubów, ale tak zdecydowała większość. Ale to jest ta sama reguła co z Kaliszem. No, Kalisz traci stanowisko, bo nie jest reprezentantem klubu. Ja nie mówię, że na pewno zostanie dzisiaj dokonana zmiana. Ja mówię, że Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył wniosek o odwołanie pana Ryszarda Kalisza z pełnionej funkcji i powołanie w to miejsce Stanisławy Przątki. To oczywiście komisja zdecyduje, a więc i posłowie Ruchu Palikota, PiSu, Solidarnej Polski, PSL-u, nas. Więc poczekajmy do tego głosowania. Niewątpliwie Ryszard Kalisz niedawno powiedział, że na najbliższym posiedzeniu ten wniosek przedłoży i będzie głosowany. No, jest najbliższe posiedzenie, w porządku nie ma. Liczę, że Ryszard Kalisz dotrzyma danego słowa, które publicznie jeszcze w zeszłym tygodniu wygłosił. Poczekajmy, zobaczymy. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej niewątpliwie będzie robił wszystko, aby na tej zaszczytnej funkcji znalazła się posłanka, która na tym temacie się zda. Stanisława Przątka, tak jak powiedziałem, niewątpliwie inaczej by prowadziła tą komisję, gdyby została. Nie będzie fajerwerku, będzie merytorycznie. No ale być może trzeba podejść też merytorycznie do tej komisji. Ja, tak jak pana słuchałem teraz, to miałem wrażenie, że pan obawia się, że inne kluby zagłosują przeciwko waszemu wnioskowi. Kalisz i głosami zostanie na tym stanowisku. Nie, ja o fakcie, czy będzie dokonana zmiana, czy nie, będę mógł powiedzieć po godzinie 15, po komisji, bo komisja dzisiaj o godzinie 15, ale zawsze oczywiście jest pewna niewiadoma, zobaczymy. My składamy wniosek, ale tak jak pan powiedział przed momentem, jak rozmawialiśmy o pani wicemarszałek Wandzie Nowickiej, również wniosek był złożony
nie przeszedł, pewnie z powodów samego Janusza Palikota, który wygłosił takie, a nie inne słowa o pani Wandzie. Ja myślę, że na złość Palikotowi, znaczy jego partii, żeby po prostu utrudnić im życie. Skąd inąd w polityce jest to zrozumiałe, ale tutaj chyba złamano zbyt ważną zasadę. Nie wiem, czy na złość. Ja myślę, że wielu parlamentarzystów chciało powiedzieć stop tej arogancji, tej obłudzie ruchu Palikota i samego Palikota, który z jednej strony mówi, że trzeba odwołać panią Wandę Nowicką, bo dostaje nagrodę, o której on rzekomo nie wiedział, po czym daje swojemu dyrektorowi biura w klubie nagrodę i pracownik zarabia tyle, co prezydent tego kraju. I dostaje nagrodę. I jakoś się ten fakt przemilczał. Więc to jest ta obłuda ruchu Palikota i samego Janusza Palikota. Więc to chcieliśmy chyba pokazać. I większość sejmowa powiedziała stop Januszowi Palikotowi. No. No dobra, żeby pan miał dzisiaj w czasie naszej rozmowy odrobinę przyjemności z kopania leżącego, to zmienię temat i porozmawiamy o notowaniach Platformy Obywatelskiej. Proszę. Podaję panu na talerzu. Tu wszystko jeszcze jest otwarte. Ja nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, ale niewątpliwie jedna tendencja jest widoczna. No, Platforma Obywatelska traci w kolejnych sondażach. Po lewej stronie zyskuje Sojusz Lewicy Demokratycznej, po prawej Prawo i Sprawiedliwość. I wydaje się, że dzisiaj te dwie partie opozycyjne, po prawej i po lewej stronie, rozpoczynają walkę o ten elektorat. To jest dzisiaj taka sytuacja, że Platforma traci. Ci wyborcy, którzy głosowali przez ostatnie lata na Platformę, jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosują. Dlatego my ruszyliśmy już tydzień temu w teren z hasłem walka o pracę. I Leszek Miller, i Jan Gus, ale też liderzy SLD spotykają się. Rozpoczęliśmy w Łodzi, w jednej z fabryk, którą Platforma Obywatelska notabene robi wszystko, aby zlikwidować, która dzisiaj zatrudnia 200 osób. Nie pomaga w rozwiązaniu tego problemu. Byliśmy w Bełchatowie. Spotkanie mieliśmy i z pracownikami kopalni, elektrowni, ale też z mieszkańcami Bełchatowa. Byliśmy w Świętokrzyskim. Odwiedzamy kolejne miejscowości, powiaty. Wydaje się, że dzisiaj partia ta, która odbędzie najwięcej spotkań bezpośrednich, będzie najwięcej spotkań poza Sejmem, a nie w Sejmie, może wygrać kolejne wybory. Kto wygra? Zobaczymy. My będziemy walczyć o wygraną, ale dzisiaj zbyt wcześnie mówić. Niewątpliwie na pewno Platforma Obywatelska tych wyborów kolejnych już nie wygra. No, ale pan mówił właśnie o trendzie. Do wyborów jest po pierwsze 2 lata, po drugie... Mamy rok. Najważniejsze parlamentarne. Sejmik samorządowy. To też bardzo ważne, niedoceniane. Ale tak, wróćmy do obecnej sytuacji. To są 2 lub 3 sondaże zrobione w krótkim okresie czasu, 1 lub 2 tygodni. Różnica między Platformą a PiS-em, no bo to jest chyba w tym momencie najważniejsze, to są 2-3 punkty, a pan już mówi o trendzie. No, panie redaktorze, ale pamiętam jeszcze 2 lata temu, po pierwsze, kiedy Platforma w sondażach, tych samych sondażach miała po 45%, dzisiaj nie przekracza 30%, to po pierwsze, a po drugie, bardzo dużo ludzi przychodzi do SLD, zapisuje się do Sojuszu Lewicy Demokratycznej i mówi, że jest rozczarowana Platformą Obywatelską, a do tej pory głosowała na Platformę, bo bała się, że PiS może wrócić. Dzisiaj ma alternatywę. Może głosować na Sojusz Lewicy Demokratycznej, nie musi na Prawo i Sprawiedliwość. My też nie chcemy powrotu do 4 RP, nie chcemy do tych mechanizmów, które wtedy funkcjonowały za Jarosława Kaczyńskiego i zrobimy wszystko, aby powstrzymać Prawo i Sprawiedliwość dojście do władzy. Dzisiaj realną alternatywą jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo Platforma jest wewnętrznie skłócona, jest kilka spółdzielni. Oni dzisiaj się tłumaczą z każdego wypowiadanego zdania. Grzegorz Schetyna kontestuje przywództwo Donalda Tuska. Jarosław Gowin zastanawia się też nad swoją spółdzielnią. Dodatkowo są niespójni programowo. No przecież za chwilę będziemy mieli debatę na temat związków partnerskich. Czy myśli pan redaktor, że Jarosław Gowin czy poseł Żalek nagle zmieni zdanie, czy poseł Godson? No otóż nie. Dojdzie do kolejnych podziałów i Platforma już jest dzisiaj, koncentruje się na te podziały. Ona jest skazana na podział i wcześniej czy później upadek. Pytanie, jak bolesny. Niewątpliwie przestaje odgrywać partię, która miała najlepsze sondaże. Sojusz Lewicy Demokratycznej chce być alternatywą dla Prawa i Sprawiedliwości. Alternatywą, czyli to koalicjantem dla Platformy, żeby utworzyć wspólny rząd i zostawić PiS nawet w przypadku wygranej. No, bo cały czas się o tym mówi. To, co ja pytam, to chyba nie jest pan zaskoczony tym pytaniem. Panie redaktorze, w 98, 99 mało kto wierzył, że w 2001 Sojusz Lewicy Demokratycznej może wygrać wybory i o mało włos nie miało większości. O, nieprawda. SLD w 97 roku poprawiło swój wynik z 93, ale AWS jeszcze, ale nikt jeszcze nie wierzył, że możemy się otrzeć o większość w Sejmie i dzisiaj
Jeszcze nikt nie wie, co będzie za 2 lata. My chcemy ten czas wykorzystać, chcemy ciężko pracować. Nie jest łatwo oczywiście, bo ludzie są zdegustowani tym, co robiła Platforma, tym, że nic nie robi w kryzysie, nie walczy o miejsca pracy, nie walczy o utrzymanie miejsc pracy. To jest dzisiaj największy problem. 2 300 000 ludzi jest bezrobotnych, a 2 000 000 ludzi wyjechało za granicę. Gdyby nie decyzja z 2004 wejściu Polski do Unii Europejskiej, to mielibyśmy dzisiaj bezrobocie na poziomie 4 milionów, powyżej 4 milionów ludzi. To mielibyśmy podobną sytuację jak z południa Europy, więc my byliśmy zawsze tutaj skuteczni, jeśli chodzi o walkę z bezrobociem. Leszek Miller to parokrotnie udowodnił i jako minister pracy, i jako premier. Nasza formacja jest wewnętrznie jednolita i to jest ważne. Też musieliśmy zrobić porządki, ale to się udało zrobić. Jesteśmy już poza. Teraz czas na przekonywanie ludzi. A będą wcześniejsze wybory? Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, chociaż jedno, co łączy niewątpliwie PSL i Platformę, Jarosława Gowina, Grzegorza Schetynę, mimo wszystko i Donalda Tuska, to jednak władza. Więc to ich dzisiaj łączy. Pomimo tego, że mogą się spierać i kłócić i głosować przeciwko sobie w innych sprawach tych światopoglądowych i każdych innych i krytykować w mediach, choć warto zauważyć, że języki się rozwiązały wszystkim posłom Platformy Obywatelskiej. Takiej krytyki na przykład wobec minister Muchy dawno nie słyszałem, jak w ostatnich tygodniach. To mimo wszystko łączy ich władza i wydaje się, że jakby mieli oddać tę władzę w ręce na przykład Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy innego ugrupowania, to nie są w stanie. To nie są w stanie, więc myślę, że to będzie pełna kadencja. Dziękuję. Dariusz Joński, Sojusz Lewicy Demokratycznej, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Piotr Gursztyn na Zegarze 8:53.